kochani, w świątecznej lekcji plastyki. Dawno już nie było takiej lekcji, bo powiem Wam, że nagrywanie ich jest bardzo pracochłonne i bardzo dużo czasu zajmuje. W związku z tym ostatnio prowadząc lekcje internetowe nie miałam na to czasu, ale z okazji świąt postanowiłam, że nagram dla Was jeszcze jedną lekcję, bo chciałam Wam pokazać trochę technik i możliwości robienia ozdób świątecznych, strojków świątecznych i chciałam Wam po prostu też życzyć wesołych świąt, bo co prawda widzimy się przez internet, ale zazwyczaj są to takie spotkania dość merytoryczne na temat, nie ma czasu na dodatkowe opowiastki. No i kochani, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bombki samemu, jak zrobić strojk na święta i jak zrobić taką scenkę rodzajową świąteczną, która będzie mogła ozdobić Wasze domy, albo możecie komuś ją podarować w noworocznym prezencie. Zapraszam! Moi drodzy, myślę, że Wy w Waszych domach macie też już częściowo przynajmniej ozdoby świąteczne. Zobaczcie, pokażę Wam tutaj moje ozdoby, to znaczy te, które już są wyjęte, bo ja tak na początku grudnia ustrajam troszeczkę dom, już jeszcze nie w pełni, tak żeby zostawić sobie coś na samą gwiazdkę, na okres przed Wigilią. I wówczas jest choinka, już taka naprawdę wystrojona bombkami, zwykle jest to choinka naturalna i powiem Wam, że ponieważ ja sobie cenię ekologię, to często robię choinkę żywą, która jest w doniczce, nie jest to za duża choinka, ale stawiam ją wyżej i wtedy ona robi piękne wrażenie, a później sadzę ją na wiosnę w ogródku, zabezpieczam ją oczywiście w zimie, żeby nie przemarzły jej korzenie. No i mam nowe drzewko do ogrodu, także jeżeli macie ogród i macie taką możliwość, to możecie coś takiego też sobie zrobić. Powiem Wam, że jodły bardzo fajnie się zachowują przez zimę, jeśli się je dobrze zabezpieczy jakąś włókniną, albo jeżeli macie możliwość sianem, to tym bardziej. Na pewno nie może zostać w domu do wiosny, bo po prostu uschnie, bo choinki muszą zimować. Ale moi drodzy, zobaczcie jeszcze tutaj przewiteczki z mojego ogrodu, bo jest przepiękna zimowa pogoda, nie wiadomo czy taka będzie na święta. No i zobaczcie, tak właśnie wygląda dzisiaj mój ogród. Naprawdę jest super świąteczna atmosfera, idealna do nagrania tej lekcji. Myślę, że jest to naprawdę fajna, fajna świąteczna już atmosfera. Jest mi cieplutko, w kominku się pali, no i będziemy coś kombinować. A tak przy okazji chcę Wam jeszcze powiedzieć, że święta Bożego Narodzenia w tym okresie są nieprzypadkowo i wcale nie dlatego, że Jezus Chrystus urodził się w grudniu, bo tak nie było, ale jest to taki symboliczny czas, bo w dawnych czasach, jeszcze przed narodzeniem się Jezusa w starożytnym Rzymie, a także Słowianie i Germanie, którzy mieszkali tutaj na naszych ziemiach, w Europie, w tej części Europy, też obchodzili Nowy Rok, tak zwany Nowy Rok, mieli prawie cały tydzień obchodów, które bardzo hucznie też właśnie celebrowali i z tego tytułu przynosili sobie zielone choiny jako znak powodzenia i płodności na Nowy Rok. I z tego właśnie zwyczaju germańskiego, z Niemiec, wziął się zwyczaj choinek i przejęliśmy go niejako od właśnie Niemiec, z kultury germańskiej i przejęliśmy go jako chrześcijański, właśnie bożonarodzeniowy zwyczaj. No i stąd mamy choinki. To samo tyczy się stroików i wszystkich zielonych ozdób właśnie świątecznych i tych wszystkich ozdób, które zawierają zielone liście, na przykład ostrokrzewu czy też jemioły. W starożytnym Rzymie, dla tych, którzy już się uczą starożytnej historii i mitologii, również występowały Saturnalia, które odbywały się około 19 grudnia i to było też święto związane właśnie z Saturnem, czyli z bogiem rolnictwa, patronem rolnictwa i wtedy obchodzono też bardzo huczne święta. Stąd ten okres właśnie, koniec grudnia, około 19, 20, 23 grudnia jest dla nas tak specjalny i wszystkie w zasadzie, można powiedzieć, europejskie kultury, religie obchodzą w tym czasie bardzo huczne święta. Jestem bardzo ciekawa, czy też młodsi wiedzą, jakie są różnice między na przykład świętami naszymi, a krajów anglosaskich, dajmy na to Anglii, czy Wielkiej Brytanii, czy USA. Mianowicie, nie obchodzi się u nich Wigilii, owszem, Wigilia istnieje, ale nie ma wtedy uroczystej kolacji, raczej jest to takie oczekiwanie na święta, natomiast największe święto, podobnie jak teoretycznie i u nas, to jest pierwszy dzień świąt, czyli Boże Narodzenie i wówczas w Anglii je się uroczysty obiad z pieczonym indykiem i dopiero wówczas rano otwiera się
prezenty od Mikołaja, czy też, tak jak u nas się to mówi, czasami od aniołka lub od gwiazdora, zależnie od regionu, prawda? Kiedyś udało mi się raz być właśnie w pierwszy dzień świąt, Boże Narodzenie w Anglii na święta, w domu opieki, w którym moja ciocia mieszka. I bardzo, bardzo podobał mi się tamtejszy obiad. Pokażę Wam ciekawostkę, która jest związana właśnie ze świętami, z obchodzeniem świąt w Anglii. I zobaczcie, to są Christmas crackers. I o co z nimi chodzi? To są takie w kształcie cukierków ozdoby. W środku jest niespodzianka. Czasami są jakieś teksty, zagadki, śmieszne żarciki świąteczne. I wyjmujemy sobie taki cracker. Rozrywamy go, on strzela. Czasami w środku jest też konfetti, także można się całemu obsypać. I to się robi, kochani, właśnie podczas świątecznego obiadu, czyli Boże Narodzenie. Super zabawa, ja zawsze, kiedy tylko mogę, oczywiście z drugiej ręki, z second handu, kupuję takie ozdoby, kupuję takie krakersy i też robię tą zabawę u nas w domu na święta i jest super zawsze. Jeżeli będziecie mieć kiedyś okazję coś takiego dostać, to spróbujcie, bo jest to naprawdę świetna zabawa. Bardzo zabawne są w środku, bardzo śmieszne gadżety, czasami jakieś miniaturowe bryloczki, zabaweczki i tak dalej. Polecam, świetna, świetna zabawa, rozrywka przy świątecznym stole. Można też zastosować sobie przy Wigilii, kiedy już minie ta najbardziej oficjalna część. No i przejdźmy już do rzeczy, czyli do ozdób świątecznych. Zaproponuję Wam kilka rzeczy, żebyście mieli wybór, bo nie wszyscy będą chcieli może robić takie bardzo trudne i pracochłonne, czasochłonne prace. Zaczniemy od czegoś prostszego, mianowicie od bombek. Myślę, że taką bombkę jest w stanie każdy zrobić, nawet w pierwszej klasie, z delikatną może pomocą rodziców. Oczywiście taka może najprostsza, ale też dosyć pracochłonna bombka, to jest bombka styropianowa. Coś na mnie leci. Bombka styropianowa, do której wbijamy szpileczkami cekiny. Ja tutaj też mam takie cekiny w świątecznych kolorach. Nie będę robić z Wami tej bombki, bo to jest oczywiste. Bierzemy takie cekiny i wbijamy je po prostu w bombkę za pomocą szpilki. I robimy to dosyć ściśle, tak żeby efekt był, widzicie, taki bardzo jednolity, jeden przy drugim, żeby nie było widać żadnych dziur między tymi cekinami. Nawiasem mówiąc, tą bombkę dostałam od którejś klasy kiedyś właśnie przed Bożym Narodzeniem i do tej pory wisi ona zawsze na mojej choince. Także jest bardzo, bardzo fajnie i śmiesznie zrobiona. No i zobaczcie, tutaj ktoś do tego dołożył, przykleił takie wstążeczki oraz taśmę z pomponikami i moim zdaniem to wygląda bardzo fajnie. Trochę się tak trzęsie, jak dzwoneczek to wygląda. Na końcu możemy ozdobić swoją bombkę jeszcze właśnie wstążkami, przyczepić szpilkami taki uchwycik do powieszenia. Może to być ta sama wstążka, którą użyliście do ozdabiania swojej bombki. Jest to pracochłonne, ale jest to bardzo fajne, tylko trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby te cekiny pracowicie wbijać. Może to zająć nawet sporo czasu. Ale prostszy i bardzo fajny, bardzo ładny efekt dający sposób to owinięcie bombki materiałem. I teraz jak to zrobić? I tutaj młodsze dzieci proszę, żeby rodzice Wam towarzyszyli przy pierwszym etapie tej pracy, bo będzie trzeba tutaj użyć nożyka. Poproście tatę albo mamę, żeby zrobił Wam te nacięcia. Pokażę Wam, o co chodzi. Patrzcie, bierzemy taką bombeczkę i zaznaczamy sobie, gdzie jest góra i gdzie jest dół tej bombki. Na przykład ja mam, o, tutaj mam taki wystający element i ja sobie to zaznaczę jako górę. Tutaj będzie mój dół. Musi być to dokładnie na środeczku, tak żeby później ta bombka była symetryczna. Zaznaczyłam sobie spód i teraz będę robić nacięcia, ale nie przecinam tej bombki całkowicie, tylko natnę tą bombeczkę wzdłuż właśnie tak pionowo. Jakbyście rozcinali pomarańcze. Mamy rozciąć ją tak naokoło i w ten sposób. No i zobaczcie, rozcinamy troszeczkę, kawałek, chyba nie najlepszy nóż sobie wzięłam, no zdecydowanie nie najlepszy. Dźwięk też nie jest najciekawszy, powiem Wam, przy przecinaniu tej bombki styropianowej, ale damy radę. No i zobaczcie, nacinamy bombeczkę, o, naokoło, robimy takie po prostu, jakbyśmy obierali skórkę z pomarańczy. I to samo robimy w drugą stronę i też pionowo oczywiście. O, robimy takie nacięcie,
No i teraz mamy już... Ojojoj, ale naśmieciłam styropianem, kochani. Muszę to posprzątać teraz. I teraz mamy już nacięcia zrobione. Ups. I będziemy obkładać każdą taką ćwiarteczkę kawałkiem materiału. Nie będę robić całej bombki, bo tutaj macie zrobiony już efekt końcowy i za długo by to trwało, gdybyśmy każdą taką rzecz od początku do końca robili tutaj razem. Ale pokażę Wam mniej więcej, jak zrobić przynajmniej jedną ćwiartkę takiej bombki. Tutaj mam kawałek takiego pięknego czerwonego aksamitu. Można przyłożyć sobie ten aksamit do bombki. O, przykładamy. I do jednej ćwiartki. I teraz spróbujemy to odrysować. Tak, żeby zostały troszeczkę większe brzegi. Czyli nie może to być idealnie w wymiarze tej naszej ćwiarteczki, tylko musi być troszeczkę większe, bo nadmiar materiału wsadzimy do tej przeciętej szczeliny pomiędzy ćwiartkami naszej bombeczki. Zobaczcie, wykrawamy to w ten sposób. Mam mniej więcej taką, widzicie, taką ćwiartkę, taką łezkę. Trochę ją jeszcze tu dotnę. No i teraz spróbuję ją wsadzić do tych szczelinek. Możecie to robić nożykiem. Możecie poprosić rodziców, by Wam to pomogli. Starsi sobie poradzą na pewno, bo to nie jest jakaś wielka filozofia. Ale młodsi może jednak lepiej, żeby takich ostrych narzędzi sami nie używali. Możecie to wsadzić, wcisnąć też czy cyrklem, czy ołówkiem. Także jak już macie tylko naciętą bombkę, to nie będzie problemu. No i zobaczcie, to sobie bardzo fajnie wchodzi tutaj do tych przeciętych szczelin. Ja tu jeszcze dociskam. I tak samo we wszystkie szczelinki musi wejść materiał. O, wciskamy i wciskamy. Uważajcie na palce, jeżeli robicie to sami starsi, bo nie trudno o jakieś drobne uszkodzenie. Zresztą wszystkie takie prace ręczne, techniczne będą wymagały uwagi i właśnie trzeba po prostu być ostrożnym z tymi narzędziami wszystkimi. Dobrze, kochani, tutaj sobie za małe docięłam, dlatego Was uprzedzam, że nie można tego zrobić bardzo, bardzo blisko tego samego rozmiaru, bo nie będzie Wam potem ten nadmiar wchodził tak jak tu u mnie niestety tym razem wyszło. Troszeczkę sobie za bardzo obcięłam z boku ten materiał, ale to nic, to się doklei. No więc, kochani, jeżeli wsadzicie już każdą ćwiarteczkę, to na końcu w bardzo łatwy sposób możecie tutaj na wierzchu nakleić wstążeczki, używając albo kleju Magic, tylko z klejem Magic jest ten kłopot, że trzeba trochę poczekać, aż on wyschnie, ale to się uda. 10-15 minut i będziecie mieć zaschnięte. Także troszkę dłużej to potrwa. Jeżeli macie klej na gorąco, tak jak ja, to będzie moment. Dajemy kropelkę kleju co jakiś czas, taką malutką, i naklejamy wstążkę szybko. No i zobaczcie, ćwiartka jest i teraz kolejne ćwiarteczki można innymi materiałami, można tym samym i później użyć właśnie kontrastowych wstążeczek albo złotych, albo właśnie nabić sobie tutaj wzdłuż te cekiny wtedy ze szpileczkami, które nam wzmocnią konstrukcję bombki. No i na końcu przyczepiamy uchwyt i będzie prześliczna bombka. I zobaczcie, to jest bombka, którą ja właśnie zrobiłam tą techniką wcześniej, taka ludowa, prawda? Tutaj mamy takie z takiej starej, podartej chustki kawałki materiału takiego ludowego. No i mamy różowy, gładki materiał, zieloną, świąteczną wstążeczkę i tu jeszcze przyczepiłam dodatkowo takie gwiazdeczki, które akurat miałam wtedy. No i mamy bardzo fajną, taką wesołą, świąteczną bombkę. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Spróbujcie swoje wersje. Im bardziej kolorowe, im bardziej złociste, błyszczące materiały, tym będziecie mieć fajniejszy efekt. No i to była taka najłatwiejsza w sumie rzecz, którą dzisiaj Wam pokażę. Ale teraz przejdziemy właśnie do stroju. No i kochani, oczywiście tradycyjny stroj jak najbardziej fajna rzecz, a ja Wam chcę pokazać dzisiaj trochę co innego, bo taki zwykły stroik na choince to jest bardzo łatwo zrobić, prawda? Bierzemy jakąś gałązkę, czy gałęzie, czy wianuszek z choiny i do tego przyczepiamy, czy drucikami, czy przyklejamy elementy takie jak kolorowe bombki, albo złote bombki, świeczkę, jakieś gałązki, jakieś ewentualnie inne ozdobne elementy. Także tu nie ma jakby filozofii, każdy potrafi to zrobić. Ja Wam pokażę troszkę coś ciekawszego. Zobaczcie, tutaj na podglądzie pokażę Wam strojki, które robiłam w zeszłym roku.
I to są strojki na pieńkach albo na kawałkach drewna. Możecie zrobić to na grubej gałęzi też, jeżeli znajdziecie taką na przykład w parku czy w ogrodzie. Ja na przykład mam dzisiaj takie coś, taką korę, grubą korę brzozową i spróbuję na tym Wam coś zrobić. Mam też taki pieniek po prostu do opału, do kominka, zupełnie nieobrobiony i spróbujemy ten pieniek przerobić na przepiękny strojk. Więc dwie rzeczy spróbujemy zrobić dzisiaj. Najpierw pokażę Wam to, co po pierwsze chcę zrobić, czyli taką zimową scenę leśną. Tutaj jest moja taka scena wcześniejsza z drzewem. Takim drzewem z piórek, które wygląda jak ośnieżone i do tego w różnych wersjach dawałam różne zwierzęta. Dzisiaj spróbujemy to zrobić z jelonkiem, ale ja tam, możecie sobie zobaczyć, robiłam wersję z kotem i sową, robiłam wersję też właśnie z jeleniem, z ptakami, różne wersje były. Dzisiaj spróbujemy zrobić wersję właśnie z takim jelonkiem i również z drzewem z piórkami, więc pokażę Wam, jak po kolei to wykonać. Można to robić na takim kawałku kory, można to robić na pieńku, na płaskiej korze, na czym chcecie. W zasadzie na kawałku też takim wyciętym, płaskim plasterku z drewna. Jak najbardziej. I zobaczcie, na moim kawałku kory teraz klejem na gorąco przykleję pewne elementy. Najpierw zacznę od mchu. Nie dam tego mchu dużo, no bo w zimie mchu tak też nie widać. Będzie on ośnieżony, bo później użyję do tego śniegu w spray. Widzicie, taki sztuczny śnieg to się nazywa. Trzeba go oczywiście potrząsnąć, zanim się go użyje. Użyję też szyszek różnych rozmiarów, które przykleję jako ozdobę do tego stroiku. Użyję patyczka, przed chwilą jeszcze był długi, ale go oberwałam, żeby było szybciej, do którego będziemy przyklejać klejem na gorąco lub klejem Magic piórka. Będzie potrzebny też brokat, taki, ja mam taki mieniący się jakby brylantowy brokat. No i w zasadzie to tyle. No i mam tutaj jeszcze takiego jelonka, który jest z zeszłorocznego stroiku i trochę takich srebrnych, ozdobnych gałązek też ze starego stroiku. No i spróbujemy to teraz ogarnąć. Troszkę kleju na gorąco daję sobie na mech i przyklejam. Zakamuflować miejsce, gdzie będzie wchodził patyk. Zobaczcie, taki patyczek teraz, dam na niego sporo kleju. Tutaj daję klej na gorąco, jeszcze później to utwardzę od spodu, jak się przyklei. I mam tutaj taką małą dziurkę w tym moim stroiku, w tej mojej korze i troszkę częściowo ten patyczek wciskam do tej dziurki, żeby się lepiej trzymał. No i jak potrzymam chwilkę, to ten patyczek po prostu mi się przyklei i będzie stał sobie sam na tej podstawce z kory. Jeżeli nie macie takich dziurek w korze albo w drewnie, to po prostu trzeba dać wtedy więcej kleju na gorąco naokoło i później spryskać to ładnie śniegiem w sprayu i nic nie będzie widać tego łączenia i tej dużej ilości kleju. Nawet można to zrobić tak, że będzie wyglądało jak korzenie drzewa, ten klej zastygnie. Coś takiego będzie trudno Wam zrobić klejem Magic, więc jeżeli chcecie robić coś, co będzie mocno mocowało elementy do podłoża, to raczej polecam Wam właśnie klej na gorąco, ewentualnie klej do drewna, tylko taki mocny. I wtedy trzeba troszkę dłużej czekać, aż całość nam zastygnie. Tutaj za chwilkę będę mieć już gotowe elementy, które, takie momenty, które będą trochę trwały, to ja będę przyspieszać też, żebyście nie musieli czekać razem ze mną, aż to wszystko zaschnie. No i tutaj mi już prawie zaschło i teraz będę tutaj robić drzewko, ale jeszcze zanim zacznę to drzewko, przykleję sobie takie elementy, które już mi się na pewno nie zniszczą, na przykład szyszki. Daję też klej na gorąco i tutaj sobie zrobię takie mocowanie pod tym drzewkiem na te szyszeczki. Dosłownie kilka elementów, żeby też to nie było przesadzone jakieś i wyglądało, że tu jest wszystko naraz. Spróbujemy zrobić z tego taką prawdziwą leśną scenkę, żeby to były naturalne elementy, oczywiście z wyjątkiem naszego zupełnie sztucznego jelenia, ale on ma robić właśnie za zwierzę leśne. Oczywiście, jeżeli macie inne zwierzę leśne, jak najbardziej, czy sowę, czy jakiegoś lisa, czy coś, jak najbardziej też możecie użyć. Ja przykleję go w tym miejscu, bo tu się będzie najlepiej trzymał, bo u mnie troszeczkę ta kora się wygina i tutaj będzie też troszkę powodował, że
będzie równowaga i to drzewko nie będzie mi się przechylać później i przewracać cały strój. No i pięknie, to się samo już teraz będzie sklejało. Proszę, zobaczcie, to jest naprawdę proste. Kilka elementów, nie za dużo. I teraz spróbujemy zrobić to nasze drzewko z piórek, takie jakie widzieliście na zdjęciach. Mam tu dużo białych piórek, kupiłam całe opakowanie jeszcze w zeszłym roku i szczęśliwie okazało się, że je znalazłam. Że czasem chodzę do szkoły uczyć zerówkę, to udało mi się odzyskać te piórka i, no i teraz mogę Wam to pokazać. No i zaczynamy sobie od połowy mniej więcej patyczka, bo nie będę robić choinki od samego dołu. Będę robić takie prawdziwe leśne drzewko, a zazwyczaj takie drzewa są, nie są jakby, nie mają gałęzi od samego dołu, takie duże drzewa, tylko właśnie mniej więcej tak od 2/3 wysokości do góry, albo właśnie od połowy. No i zrobimy sobie takie właśnie, żeby ten pienik był widoczny. I te pióreczka przyklejamy tak jakby, żeby wywijały się na zewnątrz, zaczynając od dołu. Dlaczego? Bo jak zaczniecie od góry, to później przyklejanie tych dolnych piórek będzie bardzo, bardzo trudne, bo te górne będą nam je zasłaniać, będą się lepić do kleju i będzie to bardzo niewygodne. Więc zobaczcie, po prostu przyklejamy je po kolei sobie od dołu aż do góry. Teraz pierwsza warstwa już jest prawie gotowa i teraz będę dosyć gęsto naklejać tych piórka. Myślę, że tych piórek wyjdzie mi tutaj z 20, może 25 na to drzewko. Zobaczymy zaraz. Na razie jest 4 piórka są. Ale wyjdzie dosyć sporo, bo będę je gęsto właśnie, tak jak mówię, przyklejać. Coraz wyżej przyklejam te piórka, ale tak, żeby dziurki między piórami zostały zasłonięte przez następne piórka coraz wyżej idące. Więc o, widzicie? To naprawdę jest proste, tylko trzeba mieć właśnie cierpliwość i nie zniechęcać się, jak się Wam coś raz nie uda. No to odklejamy i robimy następne piórko. Nie przejmujemy się tam, że nam coś, o, się trzyma do palców na przykład. I następne. O, przepięknie to będzie wyglądało, zapewniam Was. Zresztą widzieliście strójki i naprawdę jest to urocze. A nie wiem, czy zauważyliście, ale ja jeszcze zrobiłam w zeszłym roku tak, że... że zamontowałam takie malutkie lampeczki na baterię i najpierw na tym patyczku je przykleiłam, a później kleiłam te piórka na wierzchu tych lampek. Także całe drzewko świeciło się. Po zaświeceniu wygląda to pięknie, bo te białe piórka prześwitują i widać te lampki. Wygląda to po prostu jak takie świetliste drzewo. Szczególnie wieczorem to jest bardzo urokliwe. Niestety nie mam już sama tego, bo po prostu sprzedałam na kiermaszu te strojki, które były z lampkami, a niektóre były robione dla poszczególnych osób na zamówienie nawet. No i to były, zbierałam w ten sposób pieniążki na materiały do zajęć teatralnych, na kółka teatralne. No i tak po kolei, słuchajcie, do góry idziemy, coraz wyżej do góry. No kochani, chciałam Wam powiedzieć, że ten strojk gotowy będzie prezentem dla osoby, którą wylosuję spośród wszystkich, którzy przyślą mi pracę z tej lekcji. I przede wszystkim chcę Wam powiedzieć, że w tym tygodniu oczekuję od Was tylko tego, abyście obejrzeli tą lekcję, bo ona będzie troszkę trwała. W związku z tym sam raz będzie to czas na Waszą lekcję plastyki. W następnym tygodniu poproszę, żebyście zrobili pracę, jedną z tych, ale oczywiście można wykonać inny stroik, inne drzewko, czy też inny rodzaj bombki. To jest tylko taka moja propozycja dla Was. Może coś innego, może coś dla odmiany. Jeżeli Wam się któraś z tych prac naprawdę podoba, to jak najbardziej ją zróbcie. I tak jak mówię, jedna osoba z wszystkich prac, które dostanę, otrzyma właśnie stroik z tym drzewkiem ode mnie w prezencie. Oczywiście jak już wrócimy do szkoły, no bo na razie nie mamy niestety możliwości się widywać osobiście. Także bardzo mi przykro z tego powodu, że nie możemy normalnych lekcji mieć, no ale kochani, może to wszystko minie jak najszybciej i będziemy mogli wrócić i znowu normalnie robić sobie zajęcia i widywać się na co dzień. Oby tak było, jak najszybciej. Zasprejowałam to sprejem w śniegu, posypałam brokatem i drzewko gotowe. Tak zostało wykończone i to drzewko wędruje do osoby, która zostanie przeze mnie wylosowana spośród wszystkich prac. Także będzie czekało na zwycięzcę. No i teraz
idziemy dalej troszkę do bardziej już tradycyjnego strojka. I zrobimy teraz taki strojek typowy z bombkami, z takimi świątecznymi elementami, nawet może z miejscem na świeczkę, jeżeli będziecie chcieli tą świeczkę umieścić. Mam taki pieniek, zobaczcie, taki zwykły do palenia w kominku. No i teraz na ten pieniek będę nalepiać różne elementy. Najpierw wybiorę sobie, które elementy chcę użyć. Na pewno użyję jakichś szyszeczek i te szyszki prawdopodobnie wylądują tutaj, żeby zakamuflować trochę tą taką najbrzydszą część mojego pieńka, więc od razu sobie je przykleję. Przyklejam sobie, strasznie gorący, powiem Wam, ten klej jest. I aż strach się poparzyć tym. Także nie wiem, czy polecać Wam właściwie pracę z tym klejem na gorąco, czy właśnie lepiej, żebyście sobie używali kleju do drewna, który jednak jest bezpieczniejszy w użyciu. No ale ja nie mam wyjścia, bo ja muszę to naprawdę dość szybko zrobić. No i przyklejam sobie elementy, zobaczcie, przykleiłam szyszeczki. Później sobie to jeszcze zasprejuję właśnie śniegiem w sprayu i nawet jeżeli tutaj mi gdzieś widać jeszcze klej, to zostanie zakryte. Następne elementy to już będą bombki, gałązki i różne takie typowo świąteczne ozdoby. Użyję sobie tutaj takiej gałązki, którą mam z jakiegoś starego strojka i chyba nawet powiem Wam, że zostawię ją tak jak jest, bo tutaj jest taki prześliczny ptaszek. On jest już przyklejony do tej gałązki. Myślę, że nawet nie ma sensu tego ruszać. Po prostu wzdłuż tego strojka przykleję sobie tą gałązkę. Wzdłuż tego naszego pienka. Przesuniemy to. I zobaczcie, montujemy to klejem na gorąco. Żeby się trzymało dobrze, to trzeba dosyć sporo tego kleju nałożyć. Na tej bazie będę naklejać też teraz bombki i wybiorę sobie bombki takie, żeby była jedna duża lub dwie duże bombki i resztę mniejsze naokoło. Żeby była fajna kompozycja, to zawsze trzeba to wymyślić. Nie byle jakie bombki poprzyklejać byle gdzie, tylko centralnie na przykład dajemy na środku jedną dużą i próbujemy coraz mniejsze bombki na przykład naokoło tego poumieszczać. Wówczas będzie wiadomo, że będzie to fajnie wyglądało i estetycznie. Oczywiście to jest Wasza kompozycja i Wy będziecie decydować, jak to zrobić, ale ja Wam tylko daję takie ogólne rady, które Wam po prostu pomogą w pracy i będzie ona na pewno wyglądała bardzo fajnie. No i teraz zobaczcie, usunęłam te mocowania, za pomocą których się normalnie te bombeczki wiesza na choince. I teraz przymocuję samą bombkę, taką dużą, złotą bombkę, tutaj właśnie w tym centralnym jakby punkcie mojego strojka, czyli za ptaszkiem. O, bombeczka już przyklejona. Teraz wybieram jeszcze kilka innych bombek, na przykład taką tutaj, o, bombkę, która jest ze styropianu ozdobionego i również przykleję ją obok tej dużej bombki, tylko w taki sposób, że ona będzie już troszkę mniejsza. I teraz będą coraz mniejsze te bombki, zobaczcie. Następne będą takie złote bombki. Też odrywam te mocowania, bo one będą tylko przeszkadzać i będą brzydko w strojku wyglądały. Z tej strony to jeszcze wygląda trochę brzydko, bo tu są takie jeszcze niewypełnione dziury w tym strojku. No i będę po kolei zapełniać te dziury właśnie bombeczkami. O, kolejna bombka, tutaj będzie jeszcze za mało kleju. Te mniejsze bombki mogą być w większej ilości też, prawda, żeby to jakoś tak fajnie tu zapełniło nam dziury. O, no i zobaczcie, już z tej strony, niby z tylnej strony wygląda to całkiem ok. Jeszcze dolepię tu coś gałązkami. Ja tutaj mam taki stary strojek, który już chcę rozmontować, bo już mi się i znudził i trochę rozwalił. No i dlatego, o, widzicie, piękne takie złociste gałązki kupione w kwiaciarni. Ja sobie tutaj dokleję z boku. Będą zasłaniać nam te brzydkie klejowe miejsca. Mam jeszcze jedną taką, nawet dwie takie mniejsze gałązki. Też przykleimy je do strojka. I słuchajcie, taki strojek jest o tyle fajny, że on Wam się nie rozwali tak szybko, będzie trwały i będziecie mogli go użyć za rok, będziecie mogli go użyć za 2 lata. To nie jest z choinki żywej, więc szybko się ten strojek nie zniszczy, nie zeschnie, nie trzeba będzie go od razu wyrzucać. I te rzeczy, które zakupiliście do strojka albo użyliście, będą
cały czas ładnie wyglądać. Zawsze można go troszeczkę podreperować jeszcze, troszeczkę pozmieniać za rok, coś dokleić, coś odkleić i zrobić sobie prawie że nowy z tego samego stroika. Mam przepiękną ozdobę, też taką harfę złotą ze zwiniętymi nutami kolędy Silent Night, czyli Cicha Noc. Zastanawiam się, czy ją dołożyć. Zobaczmy, czy to będzie pasowało do całości, czy raczej już przesadzimy. Jeszcze w te brakujące miejsca sobie dokleję prawdopodobnie szyszki, żeby już tak ładnie to wszystko zatkać. No i zobaczmy, pasuje to czy nie pasuje. Będzie to ładnie wyglądało, czy zepsuje cały efekt. Jak sądzicie? Zastanawiam się i chyba tego nie dołożę. Zrobię nowy stroik właśnie z tą harfą, taki bardziej muzyczny, a tutaj zostawię po prostu tego ptaszka, a potem wszystko pokryjemy śniegiem w sprayu i posypiemy blokatem i będzie przepięknie. No i zobaczcie, wcale aż tak długo nie trwa zrobienie takiego pięknego i trwałego stroika. Dlatego bardzo serdecznie Wam to polecam i to jest super, super rzecz, trochę takie DIY, trochę się można upaprać, więc tym więcej fanu, prawda, tym więcej zabawy. Ja lubię trochę się tak pobrudzić przy takich zajęciach. Moim zdaniem jest super już. Zastanawiam się, czy jeszcze tu nie dołożymy jakiegoś na przykład kawałka kory takiej ładnej. O, mamy taką zwiniętą korę brzozową i też może bardzo fajnie nam tu spasować do stroiczka. Na przykład można ją przykleić tutaj i jeszcze zatkać takie troszkę brzydsze miejsca na tym pięku. No i mamy już taki stroik, zobaczcie. Można sobie tutaj jeszcze umieścić świeczkę na przykład na kapslu przyklejonym od butelki. Jak najbardziej. Zrobić taki pomalowany na złoto kapselek albo posypany brokatem i do tego dajemy sobie świeczuszkę. Super sprawa. Spróbuję teraz to wszystko spyskać. Taki też troszkę leśny, ale już taki bardziej błyszczący, salonowy, powiedziałabym, stroik. No i teraz spray. Taki spray to jest super rzecz, bo wszelkie jakieś niedoskonałości, brudne miejsca, coś po kleju będzie fajnie kamuflowało. Zobaczcie. Wszystko, co mi się tutaj nie podobało, zostanie zakryte przez to. Jeszcze muszę wyjąć te włosy klejowe, widzicie? No i zobaczcie. Stroik w zasadzie gotowy, ja go jeszcze posypuję dość hojnie tym brokatem, bo powiem Wam, że ten brokat naprawdę robi robotę, bo on tu nam naprawdę przepiękny błysk daje. No i zobaczcie, troszkę bliżej podejdę. Tak wygląda stroik. Można by przykleić do niego całkiem inne zwierzątko, dużego ptaka, jelenia, właśnie świeczki i dowolne elementy, które się Wam podobają. Ale moim zdaniem jest całkiem okej ten stroiczek. No i kochani, zachęcam Was do prac świątecznych. Jeszcze jedną rzecz, którą chcę Wam pokazać na sam koniec, to jest taki krasnal ze skarpet. Jeżeli macie takie na przykład zdekompletowane skarpetki, bo jedną połknęła pralka, które są takie właśnie ciepłe, zimowe i w kolorach pasujących, możecie z takich skarpet sobie zrobić takiego super krasnala. Wsypujemy do środka ryż albo kaszę i zszywamy. Przyklejamy pomponiki gotowe. Tutaj jest również taki, można dać albo pompon, albo po prostu też materiał z watą w środku oczka. I patrzcie, troszkę włóczki zwiniętej i przyciętej w pomponik jako wąsy. I jest super krasnal. Można przykleić mu też brodę z takiego sztucznego futra albo z waty. I macie świetną zabawkę i świetne zajęcie na zimowe dni i na jakieś właśnie takie domowe DIY. W dodatku możecie użyć rzeczy, które są już zużyte i być bardzo ekologiczni. Kochani, wesołych świąt, czekam na Wasze prace i czekam na Wasze nagrania z konkursu kolęd i będę losować ten piękny stroik dla Was. Także bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia już w szkole. Życzę Wam wielu, wielu pięknych prezentów na święta i wspaniałych doświadczeń, wycieczek i bardzo miło spędzonego czasu w święta. Cześć, pa!